Cześć, pokażę jak wrzucić dane obrazek na forum, gdyż ostatnio są problemy z załącznikami, nie da się ich usunąć i trzeba się bardzo napracować, żeby wrzucić z załącznika duży obrazek. I też od razu dam najprostszy sposób, bo niektórzy, jeśli już umieją wrzucać ten obrazek, to wrzucają z takiego hostingu, gdzie ten obrazek znika po dniu albo po paru godzinach, a tego nie chcemy. Więc tak, pobieramy program Lightshot. Tak to się pisze, program jest darmowy, bardzo malutki. Tutaj pobieramy na Windows, tutaj na Maca, nic trudnego. Program jest po polsku. Ok. Po zainstalowaniu programu mamy tutaj takie coś, no czyli jest program uruchomiony, co każde uruchomienie systemu będzie on się sam włączał. Można tutaj kliknąć prawym przyciskiem i zrób zrzut ekranu, ale jest prostszy sposób. Na klawiaturze mamy przycisk Print Screenshot. Klikamy Screen. Wskakuje taka coś, że mamy zaznaczyć obszar, jaki chcemy zrobić screen. Nie musimy zawsze robić przecież pełnego zrzutu. Zaznaczymy obszar. Jakieś okienko. No okej, okay. Jakieś tam ikonki. I tutaj wyskakują nam opcje. Możemy wrzucić jakiś tekst. Ikonki. Możemy podkreślić, o co nam chodzi. Zaznaczyć. Jest dużo opcji. Tutaj jest właśnie wysłanie na od razu na ten host, gdzie będzie obrazek. Nie musimy szukać właśnie żadnego hostu, gdzie te obrazki znikają po paru godzinach, gdzie trzeba tworzyć konto i tak dalej. Tutaj klikamy to, po prostu obrazek się bardzo szybko wysyła i otwórz. Mamy ten obrazek, żeby go wrzucić, klikamy jeszcze najlepiej na niego prawym przyciskiem myszy. Kopiuj adres obrazku, wklejamy, otwieramy. Otworzył się nawet może większy obrazek. Jeśli chcemy skopiować taki obrazek, jaki przed chwilą widzieliśmy, kopiujemy to. Jeśli chcemy mieć taki obrazek, to jest chyba nawet większy niż z tego linku. Klikamy jeszcze kopiuj adres obrazku. Wchodzimy na forum i teraz jak wrzucać obrazek. Wpisujemy kody. Chodzi nam o image, czyli po angielsku obrazek. Wpisujemy img. Zamykamy nawias kwadratowy. Teraz wklejamy ten link obrazka. Ok, mamy link. Znowu otwieramy nawias kwadratowy. Backslash. Zamykamy img, image, wpisujemy, ok, zamknęliśmy, czyli powiedzieliśmy forum, że tu znajduje się obrazek. Teraz obejrzymy sobie podgląd, jak to wygląda. Jak widzimy, działa, możemy wrzucić post, w poście będzie od razu takie coś, nikt nie będzie musiał powiększać z żadnego załącznika i tak dalej, będzie od razu obrazek, tak jak ja mam w sygnaturze na przykład sygnaturkę. Ok, pierwszy sposób zaliczony. Teraz sposób standardowy, czyli program wyłączony, nie mamy żadnego programu, klikamy Print Screenshot na klawiaturze, otwieramy Painta. Aha, nawet nie mam, to zrobimy takie coś. Ok, mamy Painta, Ctrl V, czyli wklejanie. I mamy cały zrzut ekranu. Dobra. Zapisujemy, zapisz jako. Pulpit, zapisz. Wychodzimy. Mamy obrazek. Wchodzimy teraz na hosting. Polecam ten, wrzuć.se. Teraz tak, możemy nawet po print screen od razu na tym hostingu nacisnąć Ctrl V, czyli wklejanie, obrazek się wrzuci. Można też zrobić takie coś. Przenieść z pulpitu i przenieść w to okienko, ok. Mamy tu obrazek, teraz klikamy wrzuć se. I czekamy aż się wyśle. Często na tym hostingu mam problemy właśnie z dużymi obrazkami, że nie chcą się wysłać. Małe się wysyłają od razu i mam link. A duży się wyśle i link mi nie wyskakuje. I tutaj właśnie jest problem w tym, więc polecam właśnie wrzucanie za pomocą tamtego programu Lightshot albo nawet tamtego hostingu Lightshot, tam printscreen.com chyba, czy coś takiego, a to tam sami zobaczycie, jeśli będziecie chcieli wrzucać tą metodą. Ok, jednak wrzuciło się prawidłowo. Teraz tak. Mamy tutaj link.
Aha, to jest ten, więc klikam na obrazek, obrazek. Teraz dopiero nam się powiększył, bo jeżeli byśmy stamtąd adres obrazka kopiowali, to był niewyraźny. Tutaj klikamy kopiuj adres obrazka i robimy to samo. IMG, IMG, podgląd posta i mamy w poście będzie takie coś. Ok, wszystko pięknie. To chyba na tyle w tym poradniku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i właśnie podpowiadania, co dalej nagrywać, bo wiadomości od Was mamy sporo, chociaż to są tylko same pochwały, a nie jakieś podpowiedzi, bo pomysłu brak.